Przed oficjalnym rozpoczęciem 8. diecezjalnego apelu młodych odbyło się w radomskiej łaźni spotkanie autorskie z Janną Czaplą, radomianką chorującą na rdzeniowy zanik mięśni. Janna Czapla napisała książkę zatytułowaną Aczkolwiek kocham życie. Ewa Błaszczyk, znana polska aktorka, napisała o tej książce: gwarantuję ci, że nie będziesz mógł przestać czytać. Część główna tegorocznego apelu młodych odbyła się na ulicy Żeromskiego i w parku imienia Tadeusza Kościuszki. To jest sprawdzona formuła od lat, że zawsze we wrześniu spotykamy się na Żeromskiego. Na modlitwie, na dobrej zabawie, ale przede wszystkim na spotkaniu z Panem Jezusem. Ósmy apel młodych, w którym uczestniczyło ponad 6 tysięcy młodych ludzi z całej diecezji radomskiej, odbywał się w tym roku pod hasłem Bóg, który jest. Rzeczywiście Pan Bóg jest i w tym czasie, w czasie koncertów, w czasie adoracji, w czasie spotkań z gośćmi, już wyrwani z niewoli, chcemy sobie jeszcze raz przypomnieć, może uświadomić na nowo, że Pan Bóg po prostu jest. Program Apelu Młodych wypełnił w znacznej części koncert Nieziemskie Granie, prowadzony przez zespół Młodzi z Winkiem pod kierunkiem księdza Bartłomieja Winka. Wystąpili także uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 ze Skarżyska Kamiennej, młodzieżowy zespół ludowy Guzowianki z Guzowa w gminie Orońsko oraz soliści. 8. diecezjalny apel młodych był też duchowym przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Panamie w 2019 roku.